Szczęść Boże, witajcie w wieczornych Bogaduchach. Pozdrawiam Was serdecznie z takiego niezwykłego studia w plenerze, bo dzisiaj wieczorne Bogaduchy z popołudniowych Krakowa Łagiewnik. A jest ze mną dzisiaj Karina Czernecka, też nasza nowa działająca na Ewangelię po katolicku. Bardzo serdecznie Cię witam, Karina. Cześć! No, witamy Was w Bogaduchach. Tak już się tematy skończyły praktycznie, te, które nagrywaliśmy ze znajomymi ostatnio, jeszcze w czasie roku akademickiego. Ostatnio mieliście okazję posłuchać Pawła z jego znajomą, którzy mówili o roli, jak wygląda bycie kobietą katoliczką w XXI wieku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo podoba ten odcinek. Cieszę się, że Paweł to nagrał. No i takie odcinki też myślę, że będą się pojawiały. Dzisiaj też nie ma innych prowadzących, dzisiaj sam na sam z Kariną, a dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest dla nas bardzo bliskie, czyli o oazie. Co to jest oaza, Karina? Oaza, czyli ruch Światło-Życie. Jest taki ruch w Kościele, w którym chcemy wzrastać, uczyć się, jak być dojrzałymi chrześcijaninami. I naszym głównym charyzmatem jest Światło-Życie, czyli światło, którym jest dla nas Jezus, Jego Słowo chcemy wcielać w życie przy pomocy Ducha Świętego. Tak jest. To jest tak zwana foska. Karina ma też taki krzyż animatorski. To jest taki, czy właśnie jak to traktować, taki krzyż? Bo czy to jest medal za odwagę dla oazowicza, czy co to jest? Myślę, że krzyż jest dla animatora takim znakiem tego, że ma służyć i służyć w charyzmacie właśnie Światło-Życie. I Duch Święty, który jest pośrodku foski, czyli światło, jest jakby pionowo napisane, życie poziomo, i Duch Święty, który to spala, który łączy i który daje moc do tego, żeby światło faktycznie stawało się życiem. Ten symbol pochodzi jeszcze ze starożytności. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel naszej wspólnoty, przejął to. Jak to się w ogóle stało? Bo o księdzu Blachnickim jeszcze trochę powiemy sobie później. Jak to się stało w ogóle, Karina, że ty stałaś się oazowiczką? Skąd to się wzięło? Kiedy? Od kiedy? Jak to w ogóle wygląda w twoim życiu? Zaczęło się od tego, że były takie spotkania w mojej parafii rodzinnej, czyli w Myszkowie, w świętym Stanisławie, biskupie i męczenniku. Takie trochę oazowe, trochę takie religijne dla młodzieży. Ja tam chodziłam. Czym się różni od drugiego? No, że to nie była na początku taka typowa oaza, nie? Tylko takie spotkania po prostu dla młodzieży przy kościele, na salkach. Potem ksiądz nam zaproponował, żebyśmy pojechali na oazę. Pojechałam tylko ja z grupy trzyosobowej. Potem ta grupa troszkę się rozpadła, ponieważ jedna dziewczyna zrezygnowała, jedna dziewczyna poszła do zakonu i zostałam ja. Wow. Pojechałam, tak to było. Pojechałam wtedy na oazę pierwszego stopnia nowego życia. W roku 2007. Pamiętny rok też był na jedynce, tak. Chociaż się nie spotkaliśmy na rekolekcjach, bo byliśmy na różnych turnusach. Ale to tak. Był wspólny początek. Ja byłam w Skarżycach. Ja wtedy byłem w Niedźwiedziu. Tam już więcej nie jeździliśmy na oazę, dlatego że, nie wiem, akurat tak się zdarzyło, mieszkaliśmy w sali muzycznej, a że grupa była bardzo muzyczna, no to też korzystaliśmy z instrumentów. To był pierwszy, ostatni raz, kiedy Częstochowa pojechała do Niedźwiedzia na oazę. Nie wiem, czy to miało coś z nami wspólnego, możliwe. No, w każdym razie tak to wyglądało. Tak, ale Skarżyce to nie był ostatni raz, kiedy były rekolekcje w Skarżycach. One się potem jeszcze odbywały i odbywają nadal i na pewno będą odbywać. Więc chyba, że coś przyjedzie taka grupa jak nasza, ale to Więc byłam na rekolekcjach w Skarżycach i to był też czas w 2007 roku, kiedy ja wyjechałam do liceum do Krakowa, więc swoją dalszą formację miałam w Krakowie. I tak się zaczęła moja przygoda w ruchu Światło-Życie. Potem w kolejnych latach pojechałam na drugi stopień, trzeci stopień, potem jeszcze na inne rekolekcje i potem też podjęłam posługę w ruchu. Mhm. Czyli jesteś już kilkanaście lat w oazie. Dlaczego jesteś w tej wspólnocie akurat? Jest tyle różnych wspólnot, też tutaj na kanale przynajmniej, w tych filmikach też czasami poruszałem temat różnych wspólnot. Dlaczego dla Ciebie akurat ruch Światło-Życie jest domem, można powiedzieć? Czy tak w ogóle się też czujesz, że to jest Twój dom? Tak, czuję, że to jest mój dom, ponieważ ten charyzmat Światło-Życie jest bardzo mi bliski. Jest taki ważny z wielu powodów. Jest to dla mnie miejsce przede wszystkim i formacji mojej, mojego wzrostu, i też posługi. Do tego też ruch wychowuje, do bycia dojrzałym chrześcijaninem. Na każdym etapie życia, na jakim jesteśmy, możemy być dojrzali w wierze. I też do posługi,
czy w ruchu Światło Życie, czy w parafii, czy w ogóle w kościele katolickim. Na czym polega ta posługa ruchu? Właśnie, no, też no, każdy z ruchów wspólnot ma swój charyzmat, mówimy o tym. Tutaj takim tym podstawowym jest Światło Życie, czyli wcielanie tego słowa, które Pan Bóg daje, albo w ogóle światła rozumu, tego, co Pan Bóg daje nam, różnych znaków w nasze życie, żeby, czyli w sumie nawracać się, tak, o co też chodzi. Ale co jeszcze takim jest szczególnym według Ciebie? Co jeszcze charakteryzuje ruch Światło Życie, czy może wyróżnia? Albo co może jakoś tak szczególnie, nie wiem, też wpaja go w Kościół? Myślę, że założeniem księdza Franciszka Blechnickiego, który założył Ruch Światło Życie, było to, aby parafia była wspólnotą wspólnot. I to też do tego dąży ruch, żeby być w parafii, działać w parafii, ożywiać tą parafię i też budować w niej wspólnoty, które stworzą ostatecznie parafię. Więc on jest mocno zakorzeniony w kościele katolickim, w kościele powszechnym i nie w kościele lokalnym, czyli w tej parafii, która jest jakąś taką jego najmniejszą cząstką. Jan Paweł II mówił o oazach, że to jest Sobór Watykański II wprowadzony w życie i rzeczywiście można tak powiedzieć, to co jakoś charakteryzuje Ruch Światło Życie, to też dzięki naszemu założycielowi, jest to ruch, który ewangelizuje, ruch, który też ewangelizuje przez liturgię, bardzo mocno nacisk kładziemy na tą wierność Kościołowi, no i też właśnie budowanie żywego Kościoła, to myślę, że jest bardzo cenne i czasami jak się patrzy na różne wspólnoty, to nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jako takie pewne wywyższanie się, ale myślę, że i dla mnie, dla Karyny jest to coś takiego szczególnego w oazie, że da się tutaj połączyć otwartość na Ducha Świętego, na nowe rzeczy, które Duch Święty daje Kościołowi, daje przez głos Kościoła, głos papieża, głos biskupów, z taką wiernością tradycji. Jak ty to odkrywasz osobiście? Ja myślę w ogóle, że my w Ruchu Światło Życie mamy to wszystko, co daje Kościół katolicki. My tutaj nie wymyślamy nic, nie dokładamy, nie kombinujemy, tylko to, co daje Kościół, to przyjmujemy i tym chcemy żyć. Mamy oczywiście swoje formy do tego, jakąś swoją formację, natomiast jest to wszystko mocno zakorzenione w tym, jak naucza Kościół, w tym, co mówi Pismo Święte. No i nauka Kościoła też, nie? Tak. Sam fakt nawet to, co gdzieś się... jak w ogóle może taką krótką historię powiemy Ruchu Światło Życie. Zaczęło się od rekolekcji dla ministrantów. Jeszcze chyba w latach 50. się Blachiński zaczynał. Więc jeszcze przed Soborem Watykańskim II już wtedy chciał, jako ten, który miał bardzo żywe doświadczenie Pana Boga, który zapalił w nim światło wiary, który był wcześniej nawet ateistą, można powiedzieć. Bóg zapalił w nim światło wiary, które nigdy nie zgasło, jak sam o tym mówi, przez całe życie i prowadziło go. Rozwijało się, był takim organicznym wzrostem jedności z Bogiem. To zapoczątkowało pierwsze wyjazdy rekolekcyjne, które miały doprowadzić tych chłopców do żywego spotkania z Bogiem, do tego, żeby tworzyć potem też właśnie wspólnoty ministranckie. Potem się rozpoczęły w latach 70. już oazy Nowego Życia i też oazy niepokalane i dla chłopców, dla dziewcząt, czasem one się też połączyły w jedne rekolekcje. I potem został wydany też taki dokument w Kościele, jak dokument tajemniczenia dorosłych chrześcijańskiego, gdzie jest też mowa, jak przygotować do Chrztu Świętego. I jak też poznajemy na takich jednych rekolekcjach, już po zakończeniu formacji, ksiądz Blachnicki bardzo mocno to wdrożył w formację, tą formację chrzcielną, że ta dojrzałość chrześcijańska polega na tym, żeby żyć dojrzale chrztem świętym. Jak ty to osobiście przeżywasz, to życie chrztem świętym na co dzień? Czy masz takie doświadczenie, że jak to wygląda w ogóle? Też jak to w ogóle też się formuje do tego, może jak... bo też jesteś po rekolekcjach, niedawno prowadziłaś grupę na oazie Nowego Życia pierwszego stopnia, która jest mocno chrzcielna. Jak wygląda to wdrażanie młodych i samej siebie w formację chrzcielną, na rekolekcjach na przykład? Jeśli chodzi o rekolekcje, staramy się właściwie w każdym punkcie programu pokazać młodym, że można żyć z Jezusem, że to życie jest dobre, jest piękne, jest też czasem trudne. Odwołujemy się do sakramentów, do tego, że w chrzcie jesteśmy włączeni w Kościół, obmyci z grzechu pierworodnego. Co do takiego życia na co dzień, myślę, że to jest codzienne stawanie przed wyborem, komu chcę służyć, z kim chcę żyć. W codziennych, bardzo prostych i czasem prozaicznych sprawach. Myślę sobie, czy Jezus jest moim Panem, czy coś innego, czy ktoś inny.
więc to tak mam tak na co dzień, nie? Że dla mnie też ruch Światło Życie i wiara w ogóle jest taką przestrzenią, kiedy trzeba decydować i wybierać, komu chcę służyć, kto jest moim Panem i czy ja znam swojego Pana. I czy chcę mu służyć też, nie? Bo te słowa pragnę służyć też takie są bardzo charakterystyczne dla ruchu Światło Życie. To takie maryjne wezwanie też można powiedzieć. Do Maryi jeszcze dojdziemy w tym wszystkim, ale chciałbym właśnie też powiedzieć na temat rekolekcji jako takich, bo to jest oaza opiera się na takich dwóch filarach. Z jednej strony są to rekolekcje wakacyjne, a z drugiej formacja w ciągu roku i oba są, myślę, że bardzo ważne. Kiedy jednego i drugiego zabraknie, albo jednego albo drugiego zabraknie, no to w tym momencie pewne rzeczy się walą. Potrzebne są rekolekcje, które dają taki szczególny zastrzyk wiary, które dają szczególnie doświadczenie. Ale potem to się musi przełożyć na formację w ciągu roku, gdzie ja staram się żyć tym doświadczeniem, wdrożyć je w codzienność. I to, co myślę, że daje ruch Światło Życie na rekolekcjach, to jest przeżycie tych prawd wiary. Bo to, co dzisiaj jakoś, myślę, że to jest szczególnie, ten ruch jest dlatego aktualny i bardzo potrzebny dzisiejszemu Kościołowi, bo dzisiaj ludzie mają doświadczenie, może nie mają doświadczenia żywej wiary i że to, o czym mówi Ewangelia, da się przeżyć, wdrożyć w życie. Że da się być autentycznie świętym, żyć w łasce uświęcającej. I oaza przez pewien sposób sztuczny, tak, tworzy takie warunki na rekolekcjach, gdzie my tym staramy się żyć, odtworzyć taką rzeczywiście prawdziwą wspólnotę Kościoła. I potem już życie inaczej smakuje chyba, nie? Tak, zdecydowanie. Mimo tego, że to jest rekolekcja, to jest czas 15 dni w takim w zasadzie zamknięciu. I tak jak ksiądz powiedział, w takim przeżywaniu, w takiej enklawie. Ile trwa? 15 dni. Dlaczego? Ponieważ opieramy się na tajemnicach różańca, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, więc 15 dni plus dzień przyjazdu, dzień wyjazdu. No tak, ale można byłoby krócej, przecież są wspólnoty, które robią krócej. Dlaczego to jest tak ważne? Czy to chodzi tylko o ideę różańca? Czy coś jeszcze? Myślę, że czas jest nam potrzebny też po to, żeby móc w to wejść, móc zacząć to przeżywać. Przeżywać też we wspólnocie z innymi osobami, z którymi czasem się nie znamy, czasem nie. Więc jest potrzebny ten dłuższy czas, żeby w to wejść, tak po ludzku. I też chyba nie tylko opierać się na emocjach, bo czasami rzeczywiście, kiedy jest to krótkie, kiedy staramy się pewne rzeczy treściowo tak zmieścić w krótszym czasie, to organizm ludzki tego nawet po ludzku po prostu nie wytrzymuje. I ksiądz Blachnicki też miał taką mądrość w tym, to nie jest też tylko jakaś idea, bo 15 sobie wymyślił, a 15 dni to będzie fajnie to wyglądało, bo będzie podróżanie spasowało, nie? I przez rok liturgiczny i sobie fajnie to tych tematów można tutaj zmieścić. Tu chodzi o coś właśnie głębszego, też o to, że człowiek potrzebuje tych kilkunastu dni na przeżycie pewnych praw. Sami czasami mamy doświadczenie jako animatorzy czy jako moderator, że uczestnicy, nawet no, sama jako uczestnicy nawet, że zanim się wejdzie w pewne treści, uczestnicy potrzebują czasu. Tak, zdecydowanie. Też się o tym mówi, że czasem 6, 7, 8 dni potrzebuje człowiek, żeby móc w ogóle wejść, otworzyć się na rekolekcję, otworzyć się na drugiego człowieka, więc po takim tygodniu tak naprawdę czasu, kiedy jesteśmy razem i dzielimy się sobą lub nie dzielimy się sobą, bo jeszcze nie jesteśmy jakoś tego zdolni, nie chcemy się jeszcze otworzyć, przychodzi taki czas właśnie około 7-8 dnia, kiedy coś się w nas zmienia, kiedy jakby ten czas spędzony z innymi osobami przez 24 godziny na dobę, jesteśmy razem, śpimy, jemy, modlimy coś się, pęka. Bawimy się, coś pęka. Tak, i człowiek się to jest otwiera. Akurat też tuż przed czasem, kiedy jest spowiedź. Tak. Co jest też, myślę, że ważne, że u nas jest zawsze Eucharystia, zawsze jest spowiedź sakramentu. Właśnie ruch Światło Życie nie wymyśla nic innego, co jest w Kościele katolickim. Nie chcemy tworzyć innej wspólnoty, o jakichś takich, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o pieśni, o mszę świętą. Nie wymyślamy jakichś innych liturgii, nie wymyślamy jakieś takie, wiadomo, są jakieś nabożeństwa, ale też one są zatwierdzone przez Kościół, opierają się tak naprawdę na jakichś nabożeństwach kościelnych, ale jeżeli chodzi o mszę świętą, bardzo dużą dbałość przykładamy do tego, żeby to jednak było tak, jak naucza Kościół, po to, żeby, kiedy ktoś wróci z takiej rekolekcji, miał możliwość przynajmniej taką przeżycia takiej mszy świętej też u siebie. Wiadomo, różnie to na parafii wygląda, ale też po to jesteśmy, żeby te parafie tak, nawracać i żeby też no, na swoją wiarą ożywiać. To jest też to, co mnie tak bardzo urzekło w ruchu Światło Życie, liturgia. Troska o liturgię, o to, żeby ona wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Nie po to tylko, żeby wyglądało tak, jak jest napisane, tylko że jest w tych wszystkich przepisach,
regułach jakaś ogromna mądrość Kościoła i tego, że no właśnie, na oazie odkryłam, że liturgia może być piękna, może być ciekawa. Może być żywa? Czy da się doświadczyć żywego Boga w takiej codziennej liturgii, która jest no tak według tych formułek, według tych przepisów, rubryk i tych wszystkich rzeczy? Czy da się tam spotkać żywego Boga? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest też po to tak zrobione, żeby móc doświadczyć żywego Boga, nawet jeśli ta liturgia jest bardzo prosta, jeśli nie ma super scholi i nie wiadomo czego, to w tej prostocie ja też doświadczam Pana Boga. Kiedy jest zwykła msza, nawet, no tak jak mówiłam, nie ma pieśni, jest recytowana, to w tych tekstach można go naprawdę odnaleźć. Dlatego też przygotowuję szczególnie drugi stopień oazy, który jest już, bo mówiliśmy o pierwszym, że jest taki chrzcielny, na początku jest ewangelizacja, taki etap, gdzie głosimy kerygmat, też nawet o pojęcie. Nawet w czasie oazy pierwszego stopnia są dwa wyjścia ewangelizacyjne, jedno takie trochę na próbę, drugie już tak naprawdę, jeżeli jest grupa na tyle dojrzała, to nawet i Kraków, pamiętam, rok temu ewangelizowaliśmy na tym, więc ewangelizacja bezpośrednia w ramach rekolekcji, to jest też pisane u nas w charyzmat. No i właśnie wstąpienie do tej wspólnoty uczniów Jezusa, którzy chcą kontynuować to doświadczenie. I potem przez formację po pierwszym stopniu, co się dzieje w ogóle w czasie tego pierwszego roku formacji, po pierwszych rekolekcjach? Po pierwszych rekolekcjach, po pierwszym stopniu Oaz Nowego Życia mamy najpierw 11 takich spotkań utrwalająco rozszerzających to, co było na rekolekcjach. I żeby potem... przypomnieć, nie zapomnieć. Tak, przypomnieć, to... nie zapomnieć i zakuć. I nie zapomnieć. I nie zapomnieć. I potem pochylamy się nad 10 krokami ku dojrzałości chrześcijańskiej. Co to takiego jest, te kroki? To są takie nasze drogowskazy do tego, jak żyć, jak być chrześcijaninem, dojrzałym chrześcijaninem. To też nie jest coś, co wymyśliliśmy poza, to wszystko jest gdzieś tam osadzone bardzo mocno w nauce Kościoła katolickiego. Każdy krok to są dwa spotkania plus celebracja Słowa Bożego. Kiedy się przyjmuje oficjalnie, można powiedzieć tak, przez wspólnotą, nie? Kiedy się też jakoś są specjalne modlitwy. Te kroki są bardzo proste, naprawdę. Jezus Chrystus jako nasz Bóg i Pan, Król i Pan Zbawiciel, Maryja, która uczy nas naśladowania Chrystusa, Duch Święty, który ożywia nas, naszą jedność z Bogiem, w którym jedynie możemy prowadzić życie chrześcijańskie, Kościół, wspólnota wzrostu i doświadczania Boga, naszej też realizacji naszego powołania. I później Słowo Boże, modlitwa, liturgia, takie trzy pomagające nam kroki przeżywać relacje z Bogiem. Najprościej właśnie, nie? Że czytać Pismo Święte, zgodnie oczywiście z tym, co też uczy Kościół, modlić się autentycznie, spotykać Boga w namiocie spotkania, takiej osobistej modlitwie, i liturgia, która łączy to tak naprawdę ze sobą, jest takim szczytem spotkania z Bogiem właśnie przez ten kult publiczny w liturgii. No i potem trzy kroki jeszcze. Czyli świadectwo, nowa kultura i agape. Czyli już to, co jest owocem tego. Kiedy już rzeczywiście spotkaliśmy Boga, oddaliśmy Mu życie, weszliśmy w relację osobową, kontynuujemy to doświadczenie przez nasze praktyki religijne, te trzy najprostsze, najbardziej podstawowe dla każdego chrześcijanina tak naprawdę, katolika, i potem realizacja tego przez moje świadectwo życia, przez życie właśnie w nowy sposób, jako nowy człowiek tworzę nową kulturę, nową wspólnotę, i oczywiście agape, czyli miłość doskonała, dająca siebie jako dar, nie szukająca siebie. Nie? I to tak naprawdę wieńczy formację po pierwszym stopniu, potem jest drugi stopień oparty o Księgę Wyjścia, gdzie przeżywamy trochę jak Izraelici wychodzenie z Egiptu, oni wychodzili, a my z naszego grzechu. Z naszych niewoli. Naszych niewoli. No, to jest mocny stopień, bardzo mocny. Genialne też przeżycie Paschy, mi się wydaje. To jest takie, można namacalnie poczuć, ale to zachęcam, żeby pojechać, nie powiemy więcej. Jest to niesamowite doświadczenie, myślę, Boga, który wyzwala, który przenosi ze śmierci do życia. No i też właśnie tam ta liturgia, drugi stopień, nie? Gdzie szczególnie zachwycamy się, poznajemy to, jak to robić, jak to przeżywać też, nie? Bardzo dogłębnie poznajemy wszystkie tajniki liturgii i odkrywamy, że to rzeczywiście jest przestrzeń do spotkania żywego Boga. Potem mamy formację w ciągu roku, czyli też kręgi biblijne oraz kręgi liturgiczne. Na kręgach biblijnych poznajemy jeszcze raz, jeszcze mocniej, głównie Stary Testament, obietnice Pana Boga, przymierza i tak dalej. Historię zbawienia. Historię zbawienia całą, dokładnie. No i potem kręgi liturgiczne, pochylamy się nad czytaniami. Liturgią z dnia w ogóle, nie? Jak, z dnia, jak odczytać właśnie także w tych modlitwach mszalnych,
głos Pana Boga, nie? To uczymy się tego i rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście tam Pan Bóg bardzo mocno czasami że się da połączyć, że to nie jest dobrane tak żywe doświadczenie prostu, i... tylko faktycznie drugie czytanie ma coś wspólnego z Ewangelią, pierwsze czytanie z psalmem. Wszystko gdzieś się tam łączy. Gdzieś się łączy. Dokładnie. A potem szczególny czas, Triduum Paschalne, przeżywane w czasie rekolekcji. To jest, też mam doświadczenie z tego roku. Tak się zdarzyło, że nie mogłem wcześniej być, teraz byłem. Poznawanie tego, chociaż dla mnie też jako księdza pewne rzeczy znałem, ale myślę, że ludzie, którzy jadą po raz pierwszy, poznają, jak to wszystko działa, dlaczego te Triduum tak przeżywamy, te wszystkie tajemnice, misteria Pana Jezusa i umęczonego, pogrzebanego, zmartwychwstałego, a potem trzeci stopień, najlepiej gdzie? W Rzymie. Najlepiej w Rzymie. Tak, tak było z założenia, chociaż to różnie bywa, też może być w innych miastach. Mała przerwa, bo dzwony biłem, więc trzeba było cięcie małe zrobić, bo jesteśmy tuż przy dzwonach, tutaj właśnie nagrywamy Wam plenerowo dzisiaj z Krakowa Łagiewnik, gdzie też się modlimy za całą Ewangelię pokatolicką, ale to tak cicho, nie mówimy tego za bardzo głośno, taka tajemnica, ale w Waszych intencjach też msza święta być odprawiona za chwilę. No, więc tak kontynuując, już kończąc powoli też nasz odcinek, po trzecim stopniu, dwa cykle spotkań, tak? Tak, na podstawie dwóch takich podręczników Droga do Wspólnoty i Szkoła Chrystusa. Czyli też uczymy się, jak być we wspólnocie, jak się tu jakoś odnaleźć. Jak tworzyć tę wspólnotę. Jak tworzyć wspólnotę, jak budować, jak służyć. I kończy to się Triduum Pentakostalnym. Co to znaczy? Na zesłanie Ducha Świętego. Pentakost, no to chodzi o zesłanie Ducha Świętego na pięćdziesiątnicę od tego słowa i wtedy można otrzymać właśnie ten krzyż animatorski. Wtedy jest takie błogosławieństwo. Ktoś staje się oficjalnie animatorem ruchu Światło Życie. No i tak to wygląda i generalnie właśnie co ma na celu ruch Światło Życie? Żeby odtworzyć sobie postawę Maryi. Tak się tego uczymy. Co to znaczy, żeby odtworzyć sobie postawę Maryi? Na czym polega ta maryjność? Karina, jak ty to rozumiesz? Odtworzyć sobie postawę Maryi. Co dla ciebie to znaczy? Maryja jest człowiekiem, który całkowicie poszedł za Jezusem. I to, myślę, jest dla nas najlepszy wzór do naśladowania. Więc patrząc na nią, jak ona żyła, jak wychowała Jezusa, jak mu służyła potem, jaką była matką, córką, Bożą Rodzicielką. Możemy się uczyć z tego, jak żyć z Jezusem. Myślę, że ona jest najlepszą przewodniczką i najlepszym wzorem tego, jak oddawać się Jezusowi, jak mówić Mu swoje fiat. To jest właśnie klucz, który dał nam ksiądz Franciszek Blachnicki, że bycie chrześcijaninem, byciem uczniem Jezusa, to bycie tak jak Maryja, bo Maryja najdoskonale przyjęła w swoim życiu Chrystusa, jak Karina powiedziała, ona była całkowicie oddana Bogu, dlatego no właśnie, bo no Chrystus nie może być dla nas wzorem od tego, jak oddać się Chrystusowi, a przecież celem życia chrześcijańskiego jest oddać życie Chrystusowi. On pokazuje, jak mamy należeć do Ojca, a Maryja uczy nas tego, jak przyjmować w swoim życiu Jezusa i to jest właśnie taki ideał, który gdzieś sobie bierzemy jako wzór osobowy, bo nam jest chyba też, myślę, że ludziom jakoś łatwiej, kiedy mamy przy sobie jakiegoś konkretnego człowieka, konkretny wzór do naśladowania, staramy się go wcielać w swoje życie i na tym polega Światło Życie, bycie jak Maryja. Myślę, że to jest chyba taki ideał, dlatego ta maryjność taka w ruchu Światło Życie jest bardzo głęboka. Nie jest tylko śpiewaniem piosenek dla Maryi, nie jest tylko jakimś czczeniem jej wizerunków, pięknych modlitw, ale jest przede wszystkim stawaniem się tak jak Maryja, co myślę, że jest chyba najlepsze dla każdej matki, kiedy dziecko stara się być takie jak ona, kiedy ona jest oczywiście dobra, a Maryja jest najlepsza oczywiście. Dlatego o tej Maryi jeszcze sobie tutaj powiemy. To, że akurat tutaj z Kariną nagrywamy ten odcinek, to nie przypadek, bo przygotowujemy dla Was wspaniałą serię na październik, już o niej wcześniej mówiłem, na temat Maryi. To może już zdradzimy, jak to się będzie nazywało. To się ma nazywać właśnie, jak to się miało nazywać? Nigdy dosyć, tak, nigdy dosyć. O Maryi nigdy dosyć, taka seria, to jest oczywiście zawołanie jakiegoś świętego, to zgadnijcie, napiszcie w komentarzu. Tak, będzie to seria o Maryi, gdzie już mamy tematy na 30 odcinków, po prostu będzie totalne szaleństwo. Ale jak macie, pięknie. Tak, będzie, no wspaniale będzie, jakby to powiedział cudownie. Kleryk z naszych rekolekcji powiedział, salezjanin.
No, więc ten. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy, dziękuję za ten odcinek. Wy wieczornie, my jeszcze popołudniowo. Mam nadzieję, że się uda to wszystko zmontować na odpowiednią chwilę, żebyście mieli to... Musieliśmy te dzwony wyciąć, no kurczę. Niech kto te dzwony tu postawił, pewnie jakiś kardynał, że dzwonią nam tutaj z tyłu. No i ten, no i pięknie, piękna pogoda dzisiaj w Krakowie. Tak, pozdrawiamy bardzo, z bardzo słonecznego Krakowa dzisiaj. Tak, idziemy teraz na przeświętą, żeby się pomodlić za waszych intencjach, modlić. Wszystkich intencjach, które kiedykolwiek ktoś prosił na Węgrii po katolicku i za całą wspólnotę słuchających, oglądających, czytających i tworzących też to główną diakonię, można powiedzieć, Ewangelii po katolicku. W tych intencjach się modlimy. No i cóż, miejcie najlepszą noc, wieczór, wieczornych bogaduchach. Żegnają się ksiądz Krzysztof. Kalina. Tak jest. I przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc i do jutra, do następnych bogaduchów i innych rzeczy. Pa. Na razie, pa.